przegląd kotła wraz z płukaniem wymiennika spaliny woda. Na początku sobie zrobimy przegląd. Pokażę Wam, jak to wygląda. No a później przejdziemy do clou programu, czyli do płukania kotła. Zaczynamy. Najpierw sprawdzam zawsze, czy wszystko działa. Najprościej sobie po prostu puścić ciepłą wodę i zobaczyć, jak on grzeje. Łączy się od razu. Za chwilę trzeba poczekać, bo jest to już funkcyjne. Temperatura na kotle to też w porządku, czyli nie ma problemu. To teraz możemy wyłączać kocioł, rozbierać go cały i do dzieła. Dobra, więc to mamy palnik. Tutaj sobie powstaje płomień wokoło. Jest wentylator, który dmucha powietrze. To jest armatura gazowa, która podaje gaz, czyli taki elektrozawór. Gaz z powietrzem miesza się w tym miejscu. Leci sobie tutaj. I wylatuje tutaj, tak jak mówiłem, powstaje płomień. A w sumie można by pokazać, jak wygląda komora. Zrobimy trochę hałasu, żeby mieć naczynie przeponowe. Taki element w kotle, który w zasadzie jest o środku dętkę gumową. I tą dętkę trzeba po prostu nabić ciśnieniem. A może nie będzie to nabijać. Czasami się przestawia, jak utrzyma ciśnienie. A jednak coś będzie. To lepiej zainwestować w dobry sprzęt, czy... Że wydać dużo, żeby mieć pewność na usłudze, że wszystko będzie ok, czy kupować no, po kosztach narzędzia na przykład? Na początek myślę, że można coś po kosztach kupować, też zobaczyć po prostu, z których narzędzi najczęściej korzystamy i które po prostu faktycznie się będą zużywać, a które wykorzystamy przez moment albo raz na jakiś czas i w sumie nie ma aż takiego wtedy znaczenia, czy one są za 100 zł czy za 500 zł. Na przykład ten śrubokręt kosztuje 300, ale ja z niego cały czas korzystam. Jest genialny, bo można sobie przedłużyć go. Wycówka magnetyczna. Jak trzeba coś odkręcić trudniejszego, to jest jeszcze miejsce, gdzie można wsadzić kontrę. Na przykład ja sobie bardzo cenię i nawet jak się zepsuł, to nie szukałem nic innego, bo po prostu szkoda. Mimo, że jest bardzo drogi, to jednak no, jest super. Ale jak coś, na przykład z kompresora korzystam raczej rzadko, to nie musi być drogi. Tu bardziej chodziło o to, że to jest wszystko kompaktowe, więc dla mnie to jest ważne było i warto było wydać na to więcej pieniędzy, żeby się po prostu łatwiej tym pracowało. To jest taki specjalny adapter, że można sobie podłączyć wąż ogrodowy pod kran. Bardzo wygodna rzecz, bo nie zawsze są klienta dostępne. Trzeba coś spłukać. Tak, żeby
żeby po prostu te wszystkie osady się namoczyły i było łatwiej rozsunąć. Później będziemy szpachelkować, a później jeszcze raz będziemy spłukiwać. Nie na to trzeba uważać, żeby nie przelać, bo jak za dużo wody wylejemy naraz, to nie spłynie przez syfon, tylko poleci nam tutaj na elektronikę i wtedy jest problem. Jest taka specjalna szpachelka, która wchodzi w te wszystkie szczeliny. Ząbki, które pozwalają łatwiej się przegryźć przez osady. No i trzeba po prostu całe ramię niby około objechać. Około 10 minut to zajmuje. W sumie teraz mnie kamerzysta zapytał, ile to trwa, to już nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale myślę, że z 10 minut, żeby objechać te wszystkie zwoje wokoło. Teraz sobie to jeszcze raz skuczymy wodą, żeby osady, które wzruszyliśmy mechanicznie, spłynęły sobie po prostu do kanalizacji, do kanału. O, woda. Lepiej się leje, jak się odkręca. Spłukane mamy, jesteśmy spłukani. Tak to już bywa czasem. I teraz sobie ładnie to do końca wyczyścić, co się da środką. Nie wszystkie osady zejdą, ale jest to w porządku. Najważniejsze są te przestrzenie, których nie widać, które są pomiędzy zwojami. Tak naprawdę to, co widać, to jest jakieś 10% całej powierzchni grzewczego. Więc jak coś schodzi, to schodzi, jak coś nie schodzi, to nie ma problemu. Najważniejsze, żeby udrożnić te kanaliki. I teraz możemy sobie z powrotem wyłożyć izolację zewnętrzną. Tak. I komory spalania mamy z głowy. Zajmiemy się jeszcze elektrodą zapłonową i zobaczymy, jak wygląda w środku wymiennik, który będziemy płukać. Tutaj widać, jak wygląda wymiennik. Jest taki brązowy osad, tego wszystkiego chcemy się pozbyć. Tak, można zobaczyć, jak to wygląda. Chodzi o tą rurkę dokładnie. O, ona jest po prostu brązowa i cały od środka wymiennik jest zawalony takim brudem. Więc tego się będziemy później pozbywać. Okay. Czyli to sobie złożymy, bo to dopiero w drugiej kolejności. Ale śrubkę od razu najlepiej teraz przykręcić, żeby później o niej nie zapomnieć i nie mieć fontanny. To jest zamontowany syfon, żeby po prostu spaliny nie przedostawały się do otoczenia. W zasadzie do kanalizacji, ale no... Nie zawsze to jest połączone szczelnie, więc żeby się nie wydostawały poza budowę. On lubi się zatykać. No tu widać, jaki syf tam w środku jest.
za dużo nazbiera, no to woda się zatrzymuje. Kocioł nie odprowadza wody. Przestaje działać. Teraz elektrodę żabłonową sobie wyczyścimy. No, pralka się nam rozkręca. Leci. Wyjdzie w tle. Widzowie widzą przynajmniej, jak wygląda życie serwisanta. Profesjonalne krzesło mamy sobie. Tak, wielofunkcyjne. Zanalizator spalin, ale też robi bardzo często do taki. W środku mówią na to zydel. Albo źle wypowiadam, bo ja tak ślądakiem nie jestem. Ale złapałem trochę tych słówek. Elektroda ma dwie funkcje, bo z jednej strony daje iskę, która rozpala płomień, a z drugiej strony później sprawdza, czy ten płomień faktycznie powstał. To byłoby trochę ciekawe, gdyby gaz sobie leciał i leciał, a nie byłoby płomienia i by się gdzieś mógł zebrać i wybuchnąć. Płomień ma taką właściwość, że przewodzi prąd, więc jak powstanie płomień, to po prostu z tej elektrody przepływa prąd do palnika, który wam wcześniej pokazywałem. No i tak sobie elektronika wie, że ten płomień udało się wytworzyć. Natomiast żeby prąd przepływał, trzeba, musi być odczyszczona elektroda, w sensie nie może być osady, które by ten prąd hamowały. Trzeba trochę to wyczyścić. Elektrodę mam mało wyczyszczoną, a nie musi się świecić, ale ważne, żeby ten osad, który tam na niej się pojawił, po prostu zebrać. No i tyle w zasadzie. Także elektrodę mamy. Komorę mamy wyczyszczoną. Teraz będziemy przedmuchiwać wentylator i palnik z pędzonym powietrzem. I później chyba już będziemy mogli przejść do szukania instalacji. Idziemy na zewnątrz. No i pokrzyk. Ten akurat kocioł nie był za bardzo zabrudzony, przynajmniej nie teraz, nie palnik, nie wentylator. Najczęściej przy pierwszym przeglądzie, kiedy dom jest dopiero oddany, jest pełno tyłu budowlanego, on się wtedy cały osadza na łopatkach turbiny, która jest tu w środku. Jak jest ich za dużo, to potrafi to szlak trafić, ewentualnie jak za dużo, to się jest na elektronice. Także po remoncie warto to wyczyścić. Niezależnie od sytuacji, bo pył budowlany się dostaje wszędzie, a przez to naprawdę sporo powietrza przechodzi. Więc całe powietrze, które przez to przejdzie, po prostu się z tym pyłem, to się tutaj to osadzi. Nie jest za tania, to wydaje mi się, że warto ją wyczyścić, a nie wymieniać zbyt często. Trochę smaru.
może z powrotem do